Witam was, moi drodzy, jestem Zygfryd Kłaty z Team Fortress 2 i kolejny dzień ze snajperem i kolejna próba nagrania. Możecie tego nie wiedzieć, ponieważ oczywiście tego nie widzieliście, ale coś mi się dzisiaj pierdzieli z komputerem, odmawiam współpracy. Trzeci raz już próbuję nagrywać, trzeci restart kompa i po trzecim zawieszeniu się normalnie dostanę nerwicy. Ale pomijając moje prywatne problemy, które mam nadzieję rozwiązać, jak sobie wreszcie kupię nowy komputer. No tam widziałem snajpera, no nieważne. Mapa to wiejskahata.pl, a znowu mi się pomylił, widzicie, serwer to wiejskahata.pl, a mapa to konwój wersja druga. Gdzie mi tam? Jak widzicie, chcę się spróbować pobawić Jezailem. Jak on tam się kompletnie... Dalekosiężny Jezail, o. Co prawda nie jestem mistrzem walenia headshotów, więc tutaj nie spodziewajcie się jakichś super umiejętności z mojej strony, ale zawsze jest... Wow, no właśnie. Zawsze jest jakaś szansa, że jednak przy partii komuś tam zasadzę baniaka albo dwa. Jak widać, zgon niemalże dorównuje mi skillem. Natomiast tutaj widzę jakiś żołnierz, mianowicie Szabel. O, ten żołnierz, niedobry. Ciśnie moją drużynę. Ała. Tak, Szabel 01 wbił nam na respa, znaczy na respa do bazy, w okolice respa i ciśnie moich kolegów. Trzeba zaraz będzie go załatwić. Przy tym, że na tej mapie już grałem kiedyś, jest to niestandardowa mapa jakaś robiona przez fanów, jak to się mówi. Powiedzmy, że wzorowana na mapę z kampanii z Unreala Tournamenta 2004, jeśli nie pamięć nie myli. Tamta mapa była całkiem fajna, to była to mapa typu Quest. O ty cholero. Załatwił mnie, patrzcie, tak mało HP i jeszcze żyje. Nie wiem, czy teraz nie zmienię mojego ekwipunku na jakiś łuk albo coś takiego, żeby przeciwnika szybciej pocisnąć. Znaczy nie tyle szybciej pocisnąć, co może pocisnąć w sensie do bazy, a nie stać na respie i dać się jakiemuś Szabelowi. Tak być nie może przecież. Tutaj próbuję wyczaić, czy widzę kogoś. A, pięknie, widzieliście ten strzał między schodkami, go diabłem w ogóle nie spodziewał się, że coś po niego idzie. A tak to, oto moja kula po niego szła. Oczywiście biegła sobie tak. Ach, pudło. Pus. Cholerny scout. No, scoutów nie lubimy, gdy tak robią. Piękny headshot ze strony zgona. Robi użytek z dalekosiężnego Jezaila, nie gorszy niż ja. No gdzie jest jakiś przeciwnik do diaska? Tam nikogo. To jest chyba znowu Szabel. Wow, Szabel co prawda mnie... zdominował mnie, ale dostał asystę, ponieważ Wiggy mnie spalił w plecy. No tak to jest, że jak Pyro dorwie snajpera z dupalaczem, no to już nie ma ratu i nie ma przebacz. Ty śmierć na miejscu. Ja cię kocham. Łączymy się z tobą w bólu. Chyba nie jest z tego zadowolony, że ty go kochasz. Tam widziałem jakąś pyrę. Aż cholera, cię nie trafiłem. Czy to jest szpieg? Nie, chyba nie jednak, bo... To bolesna miłość. O, biedactwo. I zostałem zabity przez Jezusa na sterydach. No cóż. Chyba sobie chwilowo odpuszczę dalekosiężnego Jezaila. Spróbujemy po nubsku pobawić się z machiny. Chyba jeszcze tego nie robiłem w nagrywaniu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Gdzie to mnie teleportuje? Do punktu. Dobra. Znaczy do punktu. No, do inta, jak to się mówi, inteligencji. Tam ewentualnie do materiałów. O, to jest też dobre określenie. Wow, i zabiłem grubego. Aż mi zlagował Team Fortress lekko. A, uciekł mi niestety, inżynier mi bardzo bezczelny uciekł w sposób... i znowu, teraz scout mi uciekł, kurczę no. Co za dzień, co za mapa, wszyscy mi uciekają. Czy uda mi się zlokalizować jakiegoś przeciwnika, żeby go załatwić? Na razie widzę, że mam z tym lekki problem. Największa wada machiny jest taka, że nie mogę walić mojego ulubionego no-scope'a. Aż cholera, scout. Uciekł gdzieś tam, zwiał. Aj, o, co to było? Dwoma strzałami z rewolweru zostałem zabity. Ja wiem, że plus 20% obrażeń, ale jasny gmin.
Aż tak mocno mnie dziabnął, no cóż. W ogóle gramy od 5 minut dopiero. No. A no i nie trafiłem. Ha. Spadł. Osobiście wolę małe piersi. Osobiście woli małe piersi. Jesteś seksualny, Tom. Nie możesz lubić piersi. To dyskryminacja. Ja też lubię piersi. To jest rasizm, faceci wszyscy to gwałciciele. Jestem feministką standra. Patriarchia! Jestem feministką standra, patriarchia. Nie wiem, co on mówi, ale to na pewno ma sens. Faceci to gwałciciele. Albo dobra, zostawię na razie z machiną, ale co? Prawda, machiny nie mogę walić mojego ulubionego no-scope'a, o czym już wspomniałem, ale cóż. Widzę grubego człowieka. W locie dostał, niestety nie zginął. Teraz jak najbardziej został wykończony i to headshotem pięknym, profesjonalnym. Tam gdzieś gruby spadł, ale widzę snajpera i nie trafiłem dziada, no co za... Co za cholera. Umrzyj. A, dziękuję. Tam jest ten żołnierz, którego nie lubimy. Niestety zatrzymał go ktoś inny. Znaczy osobiście oczywiście nic za człowieka nie mam, no ale... Zdominował mnie oczywiście, więc automatu muszę go nie lubić. Jak widać, bardzo skocznym krokiem porusza się tam Pyra, która próbuje uniknąć trafienia przez... mapy CP... Mapy 5 CP, tak. Tego typu mapy bym chciał. Odejdź tych skaucie cholerny. Dobra, poproszę o leczonko. Przyznam, że jak dołączyłem, była o wiele ciekawsza mapa. No ale niestety moje kolejne restarty kompa wyeliminowały naszą możliwość i dostałem od Mikuca biczu w baniaka. Jasny gwint. Mapy 5 CP, poproszę. Dobra, zmienimy machinę na... Co to daje w ogóle jeszcze raz? Jakieś skupienie. Nie się obrażałem strzelane w ciało. A dobra, zostawmy może tylko snajperkę, a co? Dawno nie używaliśmy zwykłej snajperki. O, proszę bardzo. Klasyka, że tak powiem. No jeszcze przeżył, co za cholera, gdzie on jest? Była się, ojojo! Ha, i pięknie, kryty. Kryty znaczy, ojejku. A, tu jest szyba i tak nikogo bym nie trafił. Dobrze, że się kapłem, nie strzelałem jak głupi. Ja się nie denerwowałem. No wreszcie! Wreszcie odwet. Ojej, ojej, ojej. Logicynator poszedł w ruch, no cóż. Swagger, w ogóle myślałem, że jest napisany szwagier, no. Dość blisko. A jest to zabity przez jakiegoś... O, Eli Jelonek spadł. Prawie. Ja się jakoś dziwnie tam tkwił z tego, co widziałem. O, bazooka biedaka prawie mnie załatwiło. Na szczęście udało mi się przeżyć to nierówne spotkanie. Nierówne dlatego, że ja... Aj, nie trafiłem go. Nierówne dlatego, że ja w użytku w danej chwili miałem... tylko moje SMG, czy tam PM, to ostatnio mi wytłumaczyliście, że to jest pistolet, skrót od pistoletu maszynowego. No, pistolet maszynowy to raczej marna, słaba broń w porównaniu do snajperki. Dobra, zacznijmy jakiegoś grubego i tam jest niestety dwóch żołnierzy. Kurczę, wydało mi się, że krew poszła z jednego, ale nie słyszałem uderzenia. I zdał mnie jest S3L3EK, czyli co tak wiecie, jest Selek pewnie, tak bym wnioskował z... spisowni. Jelonek spadł w dziwne miejsce. Próbował on chyba znaleźć, znaczy złapać walizkę, która również była w dziwnym miejscu. Wow, i nasz scout załatwił snajpera. Bardzo mi się to podobało. Scoutcie, uciekaj, uciekaj, goni cię żołnierz, widziałem, uciekaj. Ja go zabiję. Ha, trafiłem go i spadł gdzieś tam i dostałem za to chociaż asystę. Asystowałem przy jego samobójstwie. No kurczę, a tego kolejnego nie potrafię trafić, no. No patrzcie, co za cholera. No chociaż za 70, no mam nadzieję, że teraz zginie.
No nie, no nie zginął. O, zabiłem kogoś. Chodź tu, chodź tu. A to był, patrzcie, ja myślałem, że to jest Demoman, a to był... No kurczę, co za ruchliwy szpieg. O, on chyba użył tego. Wydawało mi się przez chwilę, że użył, o właśnie, zgonu zmarłego. Teraz już tego nie zrobisz. Oj. Oj. No, ktoś innego jeszcze załatwił, no. A nie mogło się teraz podleczyć, ale nie jestem pewien, czy mi się to uda. Tam ktoś skacze, ale to jest nasz scout. Tutaj zginął mój ten. Oj, 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 z takiej odległości skałcików. Shotgunikiem, taką małą strzelbą. A ty cholero, chciałeś mnie zdjąć. Niestety ci się to nie uda. Znaczy dla ciebie niestety, ja tam się jak najbardziej z tego faktu cieszę. O, o, oj, 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 oj. Robi się przez chwilę gorąco. Na szczęście El Jelony zadbał o moje... Oj, o moje zdrowie. Niestety pojawił się tutaj również inny medyk, który zadbał o zdrowie tego skauta i teraz jest... Było starcie, kto bardziej o czyje zdrowie zadba. Niestety mój medyk umarł. Ale tak gdzieś jakieś chociaż podleczyłem. Ojej, 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 prawie mi zginął. W tym momencie przydałby mi się żołnierz. Żołnierzem bym ich już dawno wysiekł. No i śmieje się ze mnie inżynier. Bardzo nieładnie z jego strony. Tu jeszcze nie, już nikogo tu nie ma. Dobra, spróbujmy. Tam kogoś widzę. Nie, to tylko cień w słońcu. Oj, ja, wa, wa, wa. Dabił mnie Baniek 38 z machiny. Niestety był to piękny headshot. Na szczęście zgon mnie pomścił. O, zgon się zeznał z innym snajperem i znowu się zezli. Kto kogo załatwi? O, to jest pytanie. No i nic tu nie wyjdzie. Swagger, cofnij się, to tam załatwię kogoś zaraz, jak wyjdzie. No niech się ktoś pojawi w tych kolernych drzwiach. Tam ktoś sobie... Aha, to był nasz scout u góry. Oj, załatwiłem Mańka, tak, teraz sam się pomściłem. Wcześniej mi ktoś inny pomścił, teraz się pomściłem. Sam, ja co? Tutaj jestem z tobą. Też bym nie pogardził medykiem, to sobie zawołam, a co? Widziałem snajpera. Jej, umrzej, co prawda lamerski body shot, no ale cóż. Nie można mieć wszystkiego. Widziałem chyba gdzieś przeciwnika, ale mi umknął. Widzę demona. Ajajaj, uciekł mi. Czemu to mi zamknięty ten tunel? Oj, 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 no to za... O, o, skał... O, jak w locie dostał jeszcze headshot, widzieliście? Normalnie to zasługuje na slow motion, może nawet wam je pokażę na slow motion. I do, ktoś mnie dał, znowu select. Ten celek nie był wcześniej czasem szpiegiem? Czuję się oszukany. Jak tam z czasem? Nagrywamy jeszcze dopiero niecałe 15 minut. Mamy jeszcze 6, akurat do końca mapy starczy. Albo i niekoniecznie, jest 2-0 dla nas, a do końca mapy pozostało 12 sekund. To kurczę. Ajajaj, chciałem załatwić celka, niestety nie wyszło mi to. Jest overtime tak zwany, czyli w momencie, gdy... Moim marzeniem jest zdobyć celny strzał. A czy ja mam celny strzał? Mam, a czy mam dwa? Jak tak, to zaraz będziemy spełniać marzenia. Pozwólcie, że skoro i tak jest według klasy. Gdzie mam uzbrojenie żołnierza? No niestety, celny strzał mam tylko jeden. Nie oddam, przykro mi. Fajne marzenia. No tak, człowiek został wyśmiany. Chciałbym mu pomóc, ale niestety nie jestem w stanie. Wracając do tematu, mapa się skończy w momencie, gdy obie walizki wrócą do swoich baz, albo gdy ktoś zdobędzie. Czasem jest challenge. Bardzo nieładnie z tej strony. Haha! Woo!
Patrzcie, miałem w ogóle, a nie, myślałem, że miałem któreś miejsce. A, tu dupa. No nic. Koniec mapy, ale wydaje mi się, że jeśli mnie pamięć nie myli, bo tutaj padło mi również bateria w komórce i moim czasomierzu pięknym, ale chyba zostało nam jeszcze jakieś 5 minut do końca nagrania. Tak więc wykorzystajmy to jak najlepiej. A mianowicie, patrzcie, snajperem już z naszym nagrywaniem przekroczyłem czas grubego. Ho, ho, ho. Po snajperze, czy jeszcze jakiś tam tydzień został? Tak, tydzień ze szpiegiem. I co bym wtedy musiał robić? Myślę, że zrobię w tym tygodniu jakieś głosowanko. Co proponujecie? I no nie wiem. I będzie trzeba jakoś tą serię zrestartować, wznowić albo coś, no bo kurczę, chyba nie zakończymy tego na 9 tygodniach i co, już koniec? Nie no, trzeba by coś... O nie, to ja wziąłem grubego przecież podyk. Ja, Sigwin, no dajcie mi snajpera. Nie, nie chcę tego. Co mi się klika? Rany. Ależ wariują. Wychodzę stąd. To jest zwariowana impreza. Skillowo czy for fun? Grajmy for fun, a po co skillowo? Ej no. A, to jest to, co było podczas eventu halloweenowego. No jest jakaś muzyka przebrzydła. Wow! Zabił mnie butami. To było smutne. Gumba stomp. Dziwne. Wagamundo, cokolwiek to znaczy. Nie będziesz mnie strzelał, głupi skaucie. Nie będziesz mnie już deptał więcej, nie zgadzam się na to. Gdzie on poleciał? Ajajaj, no co za... Umrzyj. A, sam się zabił, dobrze ci tak. Wow, nie trafiłem. A, załatwił go jakiś scout. Strasznie skocznych żołnierzy tu mamy. Dobrze ci tak, dobrze ci tak, powiadam. No przynajmniej asysta wpadła, to zawsze jakiś sukces. Trzeba się cieszyć, ojej, z tego co tam to dostajemy. Ej, scout mnie załatwił, no z tego się nie cieszę, że dostałem ołów od tego scouta. No ale cóż. Nie wszystko co dostajemy jest warte szczęścia, haha, albo coś te desy. Ale filozoficzne gadki na koniec odcinka mi się wzięło. No cóż, trzeba znaka, że dostały nam już tylko 2 minuty. I trzeba skończyć filozofować, a trzeba zacząć walić headshoty. To jest dobry plan. Niestety nie wiem jak wyjdzie z jego wykonaniem. A, trafiłem dziada w locie. No i ktoś go potem dobił, no. Czuję się trochę oszukany, bo nawet asysty nie dostałem, no ale... Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem i te sprawy. Wow. O nie, tam jest ten... Gruby człowiek, ojej! A tu mnie znowu zabił szabel, czyli to jest jakiś szalony... bazookowiec. Tak, sobie nam myśleć, nie? Gibelek tutaj widzę, gibek, przepraszam, nie bij mnie. Gibelek w każdym razie. stosuję moją taktykę, czyli czarna skrzynka, rocket jumpy i do przodu. Ewentualnie mówiąc po polsku, rakietowe skoki. Ojej! Kolejny mocny człowiek. Możesz umrzeć wreszcie. Idę po ciebie. Bo normalnie tak się bardziej będziemy. Idę po ciebie. Jak ci nakopię, to się skończy. No i co? Gdzie są wszyscy? Ojejku, zbyt żwawi, zbyt ruchliwi. Jak ja mam kogoś trafić? Trafiłem na różne szpyry lekko, ale tylko ją smyrłem. O, leci! Wow, co się dzieje? Aż leciałem w powietrze. Tym zasobnikiem nie pogardzę. Patrzcie, no, cholerny scout.
Ktoś go przepłoszył. Raduje się moje serce z tegoż powodu. Twoje pociski będą straszyć wrogów, co? No wreszcie, ale przestraszyłem go jak cholera. Właśnie strasznie. Ojej, ojej, co to było? Snoopy zdetonował swoje bomby. O, widzę, że moim zdaniem 20 minut minęło, czyli ostatnia śmierć przed nami. Patrzcie, w tej rundzie udało mi się zdobyć rekord w ilości asyst jako snajper. Normalnie powód do... nie wiem, do radości, do tego. Uciekło mi słowo. Do dumy, o właśnie, to chciałem powiedzieć, do dumy. O, dwa headshoty, to jest powód do dumy, normalnie. Kleję to sobie w kalendarzu na Facebooku. Ha, żartowałem, nie mam Facebooka, ale co tam. Widziałem żołnierza, widziałem, że... cholera, i spadł mi na głowę. Znowu, widzę, Tomol tutaj jest jakimś fanem spadania ludzikom na głowę. Ludzikom? Czemu widziałem ludzikom? Ludziom na głowę. Falcon Punch. Falcon Punch, tak jest. Tak czy siak myślę, że w tym momencie zakończymy ten odcinek. Come on, baby. Akurat wygraliśmy i kliznąłem, że chcę grać w atak i obronę, czemu by nie? Ale to już może innym razem. Na dzisiaj to było na tyle. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.